Siemano, z tej strony Folar, to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Userek. Siema. I Rysio. Elo, elo. Ponownie jesteśmy na posąsiedzku serii. Jeżeli chcecie jeszcze więcej tych filmików, no to zostawcie 5 łapeczek w górę. Taki malutki próg, ponieważ... 10! No to skoro 10. No to 10, no to 10. Dobra, sąsiady, ja lecę dzisiaj. Ogółem to w poprzednim odcinku u Rysia widzieliście, że zwoziliśmy nowe nabytki. Uwaga, tym nowym nabytkiem jest case. Case maximum. 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 Case maximum CVX 145. No i my ogółem jedziemy teraz sobie, sąsiody, tu. Tak tylko napisane na masce, w rzeczywistości na hamuje 20. Co? To sąsiad. No nie Userek? Ogółem to chłopaki, co dzisiaj będziecie robić? Userek co będzie? Ja orał. Ja nie wiem, co zobaczę sobie. No. I jeszcze tutaj mamy nowy nabytek, siewnik, bo ogółem to zapomniałem sobie kupić przed nagrywaniem w ogóle tej serii siewnika. No taki nóg ze mnie. Tamten się zepsuł. No. Co miał być tego? Ten stary taki konny. No ja miałem konny jeszcze, to. To wiecie, to kiedyś inne czasy były. Dzisiaj no, do ciągnika... No, co, sorry się? Do ciągnika se przerobił na trytki. Ej, sąsiad! No. Wyciągniesz mi, bo się w tezę zakopał. No nie mu, ale jak ja mam, przecież nie mam hola. Sąsiad, przejadę ci po polu. Okej? Okay? Robimy cięcie, dobra? Nie no, ja nie dam rady, sąsiad. Czekaj, to zrobimy coś nierealnie. Czekaj, tylko muszę... Zrobimy to nierealnie, ale pamiętajcie, nie róbcie nigdy tego w prawdziwym życiu. Ty sąsiad, ja mam sznurki, poczekaj, na sznurki go przy... Masz sznurki? Dawaj no do mnie. Jadę, czekaj sąsiad. Poczekaj, napiszę ci coś na disie, prywatną wiadomość. Sąsiad. Czekaj, bo ja w ogóle nie mam tego łączonego Wi-Fi. Nie ten. Kurde, mam ten do nagrywania. Czekajcie, widzowie. No, jest to, możesz napisać już. No, napisałem ci na disie. Aha, to będę musiał wyjść na tego. Dobra, sąsiad, ja już jadę. Wziąłem fetorka, bo fajnie, co nie? Poczekaj, to ja wejdę. Sąsiad, nie, od przodu byś. Bo przecież ja mam te sznurki, to czekaj, to ja... Poczekaj, wiążę. Już zawiązane, dobra. Okay. Poczekaj, powiem ci kiedy, czekaj. Bo mi sam ciągnik jechał. Urwało się, czekaj. Dobra. 3, 2, 1, rura! O, dobra, czekaj. Pójdzie? Dobra, już powinien pójść. Kurde, bo mi byś zepsuł. Ej, już to mam. Ale się szybko, powiem wam szczerze, widzowie, że budzi. To idź do mnie, ja mam karchera. Nie, bo ja mam własnego. Ja pierdziele, widziałeś jak on pali? Ten ciągnik, mój? Katorek? Ej, mój już MTZ pół z baku, nie pół. No, jednej kreski brakuje do... Do czego? Tyle spalił. Do połowy baku. Hmm? Ale tyle spalił, ale w sumie to on robi dużo. No ale... Bo gościu... je... kurde, sąsiad! Ale szczęście, Jezu. Ale było szczęście. A sąsiad, Userek, a ty powiedz nam coś, bo w ogóle nie mówimy nic. Nie mówisz nic. Nie mowa. Userek nie mowa. No właśnie.
Aha, w następnym odcinku u tego, to jak sobie zbierzemy, ogółem dzisiaj wybierzemy sobie całą trawę i mamy małe pole, widzowie, to weźmiemy. A ja jadę dalej orać. No, to sobie oroj. Oraj pole. Bo jedyne, co potrafię robić, to orka. Ty sąsiad, bo tyś jeszcze z tego odcinka Zbychowi nie oddał? Ja? No, wiecie, no byś nie oddał tej ciężarówki mu. Ale się będzie dało. Ty czekaj, to już podjadę. Sąsiad, ja teraz nie przejadę. To ty nie chciałeś na belę? Na... Po co mi to? Jak ja chcę to, jak ja mam baran, to mi nie trzeba na razie. Ale nie, na belę to już ci się... Sąsiad! Znacz sterowne! Sąsiad, bo ja tu fany moment zrobię. Fany moment! To no dobre będzie. Ja bym chętnie obejrzał. Ale to mi się musi nabierać na razie. Filmik, kurde, moja myszka. No, nie, no ja czekaj, ja muszę to odpiąć. Nie to, to. To mi się odczekaj, ja muszę odjechać. Daj mu na zimnym, bo dopiero co MTZ rozpaliłem. Dobra, tak, dajmy sobie. Daj mu na zimnym, maniek. Ty, a wiesz, że Zbych w ogóle to pracuje na PGR? Ja? Zbych, a nie ty. Ten. A, bo ja jestem Ryszard, ty jesteś Heniek, a ja nie Heniek. Ja jestem Folor. A. No. Gienek! Ej, ja mam, wiesz jak nazwę swoją gospodarkę? No. GR Folar. Nawet to zrobię na odcinku. Edytuj. Patrzcie. Nie, zduży. Nie, tak? Dobra, Heniek, ja kierunek włączam. Czekaj, nie tak, tak nie. Nie tak. Heniek, przyczepę odpiąłeś. Wiem, bo musiałem. Nie przyczepę, tylko tą. Zbierającą przyczepę. No to jest przyczepa. No, no tak jakby. No tak jakby. Czekaj, zaraz. Musiał, ja tu tak strasznie nie dokładnie. A ty Polar, co robisz? Znaczy ten Rek? Ja. Cały, bo. Jakoś szybko. Co on mówi, bo go słabo słyszeć u mnie? U mnie też, bo on ma mikrofon w słuchawkach taki średni. Myślałem, że z Biedronki ma. Tak, no to tak u niego to różnie. Chłopak taki. Dopiero co dobrze słychać raz. Dopiero co założył gospodarkę. Wiecie co, ja nazwałem dlatego po sąsiedzku, bo o trzech takich to było za dużo po prostu. Znaczy to jest i tak za długo była, po sąsiedzku. Po sąsiedzku jest krótka, ale jakby co. Widzowie, jakby co. Czekaj chwilę, teraz powiesz. Jakby co, to my nie odgapiamy od Mafii Solec, więc jakby co, nie piszcie komentarzy, chociaż nie pisaliście. Albo od tego, albo od Rolnicka i Farmsona, nie. Nie, bo my mamy swoją prywatną, po prostu, wiecie, dużo jest serii po sąsiedzku, i tak było dużo, i tak będzie dużo, bo sąsiady, no to wiecie. Tylko po sąsiedzku sąsiadów nas jest takie dużo. Dwa razy, no po prostu więcej. Sąsiad. Sąsiad, ja w następnym odcinku już na pewno to będę robił, chyba że będę miał jakiś inny plan, to ja zrobię i będę żniwa miał. Ripa, Łącki, a ty... Ej kurde, przez ciebie sąsiad to zrobiłem mi jaka... Ty to jesteś w ogóle sąsiad taki, no taki 2 na 10. Znaczy nie, ja? No i tak jesteś dobry, bo pożyczyłaś mi nową zgrabiarkę. To i tak dobry jesteś sąsiad. A Userek, ciebie wtedy nie było, bo ty byłeś... Gdzie to było? Na Agro... Na Agro Show Bednary. No. To nie? W Bednarach. No, żałuję, że nie pojechali. A powiedz mi... sąsiad, u mnie się MTZ kopie! No nie mu. Ty, no MTZ sąsiad, ja teraz już nie dam rady, sąsiad, bo ja mam robotę. Sąsiad, a u mnie żęk się kopie, znaczy ten ruski... Ty, a czemu ty sobie, sąsiad, nie kupisz jakiegoś 4x4? Tylko takiego... Ja?
bez napędu, no bo ty nie masz napędu z napędem ciągnika. W MTZ-cie? No. Ale w MTZ-cie jest napęd. No to jakoś ja go nie widzę. To ty masz za słaby ciągnik po prostu. Nie, ten pług jest za tego. Za ciężki. Bo MTZ ma 82, ten pług... To ten pług co? Potrzebuje 92. No to wiadomo dlaczego. Kościół, nigdy się nie bierze za ciężkiego pługu. A co ja miałem agrosrama wziąć? Mogłeś pożyczyć ciągnik ode mnie na przykład, dałbym ci Sejma. Sejma 190 koni. Dobra. Dobra, sąsiad, już nie będziesz marudził. Papa Kwerneland, dobrze nam służyłeś. No to dlatego. Witaj agrosram. No, ale lak, sąsiad. Sąsiad. Kupowałem agrosrama. Agrosrama kupujesz? To czekaj, przygotowuję się na laga. No, możesz, strzelaj. Kupowałem już. Kupiłeś? Ciu. O, sąsiad. Serek, zobacz. Sąsiad, pokaż, gdzie ty w ogóle robisz? Aha, tam. Sąsiad, hajkowym. Zielony. Ej, sąsiad, czemu sobie dasz jakąś inną, inny kolor, nie dasz sobie gospodarki? Taki brzydki jest. Praktycznie widzowie, tutaj jest nowa trawa, jakby co, to dlatego się nie chciała. No nie! Tomek, przyjaciele. Ej, szybko dawaj do mnie szybko. Ja nie dam rady, bo jeszcze robię. Ale nie, przejdź się szybko, bo długo taki widok nie będzie. Czekaj. Czekaj, idę. Szybko przejdź. Sąsiad, aleś sobie dał, podobny do mnie. No ale lubię taki. Czekaj. Aha, to super, nie fajnie. Fajnie. Nie masz ode mnie podwykonawcy. Userek, daj mu podwykonawcę, żeby się... Tepnąłem. Powiedz mi, kiedy mogę. Daleko nie zajdę, no szybko. Prosił. Dałeś? Ej, Userek, daj, żeby on się do kombajnu twojego tepnął. Userek. No dałem. Dałeś? Już byłem. Dobra, tam. Stój! Dobra, no. I teraz tu. Tyry, tu, tyry, wyjście pod tory. Wejście pod tory szybko. Tu, tyry, tu, tyry, tu, tyry, tyn, tyn, tu, tyry, tu, tyry, tu, tyry, tyn, tyn, tu, tyry, tu, Ej, ale będzie fajne ujęcie na filmiku. A co ty, Userek, ty już pracujesz przy polu? No, to ty się pijesz. Jezu! Userek, pożegnaj się. To będzie przyjaciele w wersji MTZ-owskiej. Ty, bo Userek tak wjechałeś we mnie, że to trochę nierealnie, bo... Dobra, już odznać mu tą podwykonawcę, a poza tym... Właśnie. Userek, ty sobie złą przyczepę kupiłeś, bo ona nie ma siłownika. A wiesz, że on się na tym nie zna. Userek, ale ta przyczepa nie ma siłownika. Jak się będzie kiprować? A tutaj jeszcze... Ona się nie wykipruje. MTZ ode mnie odgapił, tylko że sobie kabinę wziął. Ej, a wiecie co? Bo mi potrzeba jakieś większe jeszcze pole z trawą. Trawa. Tu. Zobacz sobie, jakiego ja mam teraz agrosrama. A jakie jest to pole z trawą? Tu? Tu? Nie. Kto ma pole z trawą? Ja miałem, ale zrobiłem... Że co? Ja miałem, ale zrobiłem sobie pole. No z taką trawą normalną. Userek, przejadę ci po polu, bo i tak nie zbierasz z tego zboża. Był naszym wzorem do naśladowania. To tak to nie musiał... czasem po moim. Po nim to nawet nie jeżdżę. Tutaj widzowie, patrzcie ile mam pól. Będą długie żniwa, powiem wam. Może widzowie, kiedyś się tak uda, że zrobimy live'a z po sąsiedzku. No może, ale to u mnie.
No, bo raczej u mnie to ciężko będzie z internetem. Net, bo net. To u mnie. No. Byłem to mamy 47%. Polar, dobra, to ja jadę. Co? Patrz jaki mój... Ej, szkoda, że nie widziałeś mojego nowego... Nowego czego? Pługu. Kurna, kto tak tego TC-ka ustawił? Nie wiem. Ja nawet go nie ruszyłem tam. Sąsiad? Ty, dam ci podwykonawcę i depnij się do MTZ-a. Sąsiad? No? Chodź tu. Dawaj, tepaj się do MTZ-a. Sąsiad, chodź tu, bo mam problem. Dawaj się szybko tepaj do MTZ-a, bo dałem ci podwykonawcę. Ja? Szybko się tepaj. Ja? Dobra. Patrz, jak on tego TC-ka ustawił. No taki na 2 na 10. Tam się odchodź tu. Chodź na moją gospodarkę. A już się tepam? Nie możesz się do mnie tepnąć. Nie masz u mnie podwykonawcy, ale ci czekaj, dam. No już jestem, a co? No patrz, nie mogę wyładować. Daj, daj, bo ja to muszę. Daj mi podwykonawcę, bo ja tu. No. Czy masz? Daj mi. Masz podwykonawcę. Możesz? O, jest. Było. Ty, czemu to ja nie mogę? Ej, to musimy to, coś ich naprawić, to? Nie. Dobra, tyle możesz, dziękuję. To tak tego TC-ka postawił i niech szybko mi bierze tego TC-ka. Ty, całą trawę wzięło. Ja pierdzielę. Dlaczego ja nie mogę? Ej. Musio. Ale bo niby to są u mnie te owce, do mnie są zaliczone. To jak to możesz, a można to jakoś odzaliczyć? Nie, nie da się. To nie ma ta gra sensu. Ale no w sumie to ja teraz widzę co i jak. O kurno, zaś mi się te pedały śliskają. Tam się... No co, no muszę czyścić. W sumie tutaj położę, bo wiecie co widzowie, tutaj nie mam praktycznie nic to. Z roboty. Nagrywa się to? Nie, sąsiad, ale wiesz, że one teraz mają współpracę trawy, te owce twoje? Chyba cię coś boli. To, gościu, to... Ja pierdzielę. Ej, sąsiad, to ty będziesz dostawał pieniądze za to przecież? Czy ja dostałem? Nie. Ja nie, będę? Jak ja ci dam podwykonawcę, żebyś to... To ja dostanę? To ty wtedy dostajesz. Ale ja chcę to... Jak będziesz sprzedawał wełny, to wtedy ja dostaję. Nie, masz jeszcze znaczy, jak sprzed... zagród, nie, jeszcze raz, jak ja ci dam podwykonawcę, no nie. Weź sobie zwierzęta i co tam masz? Czy masz te owce? No mam. Ej, co masz? Ale tego, ale jak one produkują wełnę, no nie? No wow, ale co możesz zrobić? Ale powiem ci prawdę, jak ja ci dam podwykonawcę, nie? No. Pojedziesz i sprzedasz od tych owieczek wełnę, no. To będzie twój zarobek. I ale... ty osobiście ją sprzedasz. Ej, ale co możesz tam zrobić z tymi owcami? No, no nic, tylko zobaczyć ich podgląd, czy czasem czegoś nie brakuje. Aha, wszystko mają pod dostatkiem. Tyle możesz, kurde, a ja bym chciał, żeby to mi się prze... A jakbym ja kupił na swoim polu na przykład działkę z owcami? No wtedy ty. Aha, to tak muszę. To bym musiał dość trochę wydać. Czekaj, zobaczę ile to. Koni, chleb, pastwisko dla owiec. Małe to... Ale nie, tu sobie zostaw, bo to jest dobre. Ale nie o to chodzi, bo ja bym chciał prywatne. Ale ja wtedy będę podatki dostawał za zwierzęta. Czyli ty ty dostajesz to? To ty no, będziesz... podatki. A, to spoko, to przepraszam. A widzisz, daj mi podwykonawcę jakby co? A co? Chcę się oddawać. Masz przecież. A no, mam czy nie mam? A mam, dobra. Ty mogę się przejechać z tym 35-12, bo mnie tak kusi. Dawaj.
O, podjadę do ciebie, bo w ogóle nie używany. Ty pies, dlaczego odpalić? No bo jeszcze nie pryskałem, a on jest do pryskania. Widzę, i będzie tego naszą i wychodził. Chyba będziemy. Chyba. U mnie to najwięcej robi ten MTZ. Po coś kupował tego? Ty, bo on mi się ślizga czasami. Po cóż? Co masz to? Na ty tylko. Ale w sumie, no to po co je kupowałem Ferguson? No możesz go sprzedać, ale to ja chcę nim podjechać jeszcze. Fajny merch. Ale nie, ja go nie będę sprzedawał, bo przecież będzie dobry skup. A ile on ma w ogóle koni? 47. To jest na Perkinsie. To czemu nie weźmiesz, kupisz tą się od tego lepszego? Tego bym sprzedał. Czego? Fergusona? No, ja bym na swoim miejscu sprzedał i bym sobie kupił nowsze godziny. Ale my w Realu mamy Fergusona, 2 MTZ-y i John Deere'a. Ale Ferguson to na twoje rzeczy to ci się gościu nie sprzyda, zrozum to są się. Przyda mi się, bo będzie tego z przyczepami lat. I będzie też pryskał, wiesz? Mhm. A, to właśnie. Prielęgnację. Co? Ty, właśnie ja do Userka muszę podjechać. Co robi? Rysio, mogę na twoim polu stanąć 60 przypakiem? Dobra, ale na zaoranym. Ej, ale w tym półgłosym agrosramie to ciężej już MTZ ma. Jak w tego, ja go... Ej, chodźcie, bo w sumie jak nie zrobiłem miniaturki. Ej, to dawaj mi tu Ursusem. Ja właśnie jadę do was. Ej, ale ten MTZ ma ciężej w tym agrosramie jak w Kwernelandzie. A jak mówisz w ramie, to cię tak zacięło przed chwilą, tak jakby była cenzurka. Cenzura! Na markę! Kurde, ale weź tam, ale pylisz. Ale weź tam pokracz trochę tym kra... Ej, Userek, dawaj szybko! Szybko chodź do miniaturki. Userek, dawaj na słomę, bo ja wezmę słomę. Ej, chodźcie tutaj do miniaturki. Dawaj, Userek, tu, chodźcie. Wszystkie sobie chudy wyłączę, które mogę. No. Ale nie, wiesz co? Weź sobie tak jakby pod escape'em jest taki przecinek. Weź sobie go dwa razy i coś napisz. Już zrobione? Czekaj, jeszcze nie, bo muszę tego... Ej, tu leci. Czekaj. Ej, patrz, MTZ leci. Ty no, rzeczywiście. Dobra, szybko stawać do miniaturki. Ej, Userek, ale koła w 60. Dobra, 3, 2, 1. Jeszcze raz. Userek, nie ruszaj się. 3, 2, 1. O, dobra, jest. Już? No. Jakby co widzowie mamy. 23 minuty, ej, to w sumie tak samo jak u ciebie dzisiaj. No. U mnie jak dalej orka, ale ten MTZ dalej zobaczę. Musimy Annę kupić, znaczy grać. No, Annę wgramy i ja sobie kupię. Ja muszę Annę kupić. To ja nie wiem, czy kupować, chyba też kupię. Gramy. Ej, nie, ja kupię. To spoko, to będziemy pożyczać. No i jeszcze będę musiał tego Grima do ziemniaku. Jeszcze tego Grima. Ej, sąsiad, ja chyba będę kończył filmik, nagrywamy u ciebie, to nie? Wiem, ale sąsiad, ale powiem ci, co mamy kupić. Ten Dołęcin, co tam dalej jeszcze? Aha, no ten, Annę. Tak. Annę i ten, i Cezarkę. Ty, mogę tutaj wjechać tym? MTZ, 30... ej, poczekaj, MTZ, ten będzie fajny moment, MTZ. Co? Jeszcze nagrywaj, to MTZ, ten to wjadę. Ja mogę nagrywać. Czekaj, to MTZ tu wjadę. Ale to 30 minutowy to wiesz, ostatek. A mogę tutaj 35-12 wjechać? A, też możesz. Boko. Ale to najpierw MTZ tym wjadę, bo troszeczkę podpam. Ej, no i hashtag weź MTZ pociąg. Dobre? Znaczy, no, na razie nie będę to montował, bo mi nie trzeba. Skoro, wiesz, nie ma błędu, to szkoda, wiesz co, robić. Patrz tu.
Jademy. Sobie. Wiem, a ja bym tego. Ale ja bym. I tutaj tego, patrz, ja bym no było to praktycznie wziął. Nie działa. Znaczy, no działa, bo. Działa, działa. Się. Ale patrz. Działa, bo mi MTZ buksował. No patrz, tego userka testowałem buty. Patrz. Ale spokojnie, zobaczymy sobie z pługiem. O, coś już było. Słyszę, bo się już zawiesiłem tyłem, prawie nie wyjechałbym. Zobacz, co teraz będzie. O ej. Nie! Utopiłem Fergusona, o, coś takiego. Nie no, takiej do miniaturki nie będzie. A jaka na filmiku widzowie ogółem to będziemy dawać nazwy? To jaka nazwa? Prace polowe, o, daj mi takie. Ty, tylko sumsiad, ty musisz... Co? Stoję! Już nie jedzie. Serio? To czekaj, to cię popcham. Poczekaj, a? Przedni napęd włączę! Ty, przodek du... Popcham! Nie, nie pchaj! Nie pchaj, bo przodek włączyłem! Nie pchaj, bo przodek włączyłem. Dobra, sumsiad, my chyba kończymy filmik, tak? To ja sumsiad, no, będziemy. Do chałku swojej. Ogółem takiego zostawić gruza ubrudzonego, bo... Dobra, to się wymyję. Chyba, że chcesz, bo mogę, bo chciałeś, mam to się przeje. Dobra, wezmę ci go umyję, ale to już poza odcinkiem. Albo w następnym odcinku. A ja zauram. No dzięki za oglądanie, widzowie. Dzisiaj był ze mną Userek. No i Rysio. Elo. No i... Jeszcze ty follow. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.